Tak, przychodzę z skończonymi produktami. Są to płatki na nos ziołowe i pomada Dark Brown. Ja już Wam kilka razy mówiłam o tej pomadzie, to może od niej zacznę. To jest firma Vibo. Dlaczego mówię o niej często? Ponieważ moja Julka używa tej pomady, mimo że ma brązowe oczy, piwno-brązowe, także naprawdę tego brązu ma dużo w oczach. Ma ciemno-kasztanowe włosy pod brąz, mimo że teraz farbuje na różne jasniejsze odcienie. No ale oprawę oczu ma ciemną, więc czarna pomada, którą kiedyś wypróbowała, wygląda nieładnie, nieestetycznie, nienaturalnie i kiedyś wypróbowała po prostu u koleżanki Dark Brown, mimo że jest ciemna, ale jednak brązowa i no i ta najlepiej jej podchodzi. Myślę, że też grafitowa by ładnie u niej się sprawdzała, ale no tą wypróbowała i zawsze gdzieś jesteśmy w Rossmanie, to po prostu ona kosztuje drogo, bo to jest taka malutka, to jest tylko pudło, jeszcze w środku jest po prostu tak jak wygląda, takie pudełeczko, które się otwiera i to maleńkie pudełeczko, a tu jest ile jest napisane, dupa, w każdym razie to jest taka malutka, tak jak widzicie, na pół mojego palucha, nawet nie, bo z daleka pokazuje pół palucha, więc ona kosztuje tam 25 do 30 zł w porywach, ale no starcza na bardzo długo, nawet na codzienne malowanie brwi. I naprawdę wygląda w miarę naturalnie, mimo że ja jestem przeciwniczką malowania brwi naprawdę, bo ja jestem zwolenniczką wyrywania i mniecia, że tak powiem, bardzo chudziutkich i prawie przezroczystych brwi. A no, są czasy takie, jakie są, więc wszyscy malują sobie brwi i to są takie no, nieładne. W każdym razie tą pomadę Wam polecam, bo naprawdę wygląda naturalnie. I płatki pod nos, tak jak każde, wszystkie jednakowe. Tu jest 6 sztuk, było. No naprawdę, jeżeli nie macie kosmetyczki, której ufajcie, albo kosmetyczka jest zamknięta, a już musicie na już, to proponuję po prostu płatki. Płatki można dostać wszędzie. W internecie, w delikatesach, w jakiejś sklepie kosmetycznym, w sklepie niekosmetycznym, w drogerii, wszędzie. Tylko cenowo się różnią i na sztuki albo w paczce. Ja zawsze kupuję w internecie i po prostu w takich kartonikach, bo się bardziej opłaca, bo wtedy za sztukę płacę tam złote, złote 50, a w paczce 6 sztuk kosztuje 5 z kawałkiem, nieraz kupię za 4 z kawałkiem, więc bardzo się opłaca. No i warto mieć takie właśnie płatki sobie gdzieś tam schowane. One wyglądają estetycznie w takim pudełeczku i w pudełeczku jeszcze oczywiście są każda oddzielnie w folii, także no, wszędzie można je schować i wyglądają ładnie i na półce i w szafce, no i naprawdę działają cuda, no bo wyciągają nam te zaskórniki z nosa, tak? Nie za często podobno nie należy tego robić, ale ja przypuszczam, że tak jak 2 razy pod rząd się zrobi, to ten nosek wygląda w miarę dobrze. Nieraz zazdroszczę, jak widzę zdjęcia dziewczyn, a widać nawet nie dziewczyn, co chłopaków bardziej w internetach. Mają blisko zrobione zdjęcie twarzy i ten nos, widać, że nie ma tapety żadnej, nic, podkładu. Ta skórka jest ładna i nos jest czysty. Widać, że coś tam się dzieje na tym nosie, ale jest naprawdę czysty. No i zazdroszczę, bo ja też mam bardzo dużo czarnych łebków na nosie. Ale chodzę do kosmetyczki, zdarza mi się, ale teraz muszę przełożyć się, bo moja kosmetyczka zlikwidowała, że tak powiem, zakład. No i muszę chyba się przerzucić więcej, kupić tych plastrów, bo Julka używa też, więc ja też będę używała, no to 2 osoby, no to już więcej się zużywa i po prostu więcej trzeba zakupić. Także polecam jeden i drugi produkt, jeden i drugi kartonik. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.